Słuchaj, jak śledziłem twój wątek na wspólnej, bardzo mi się podobał. Nie wierzę. Naprawdę. Ale mylisz mnie z kimś. Nie, na wspólnej grałaś właścicielkę samochodu kupionego przez Leszka Nowaka. Oj, to faktycznie 7 lat to się ciągnęło. To nie, prawda. To było w jednym I odcinku. W jednym odcinku to było, obejrzałem petarda. No i niemiły jesteś, a ja taka miła. Nie, ale chodzi mi o to, że masz sensowny dorobek. Tak. Fajny aktorski, aktorski film. Masz napisane, z którego to roku było? Na wspólnej? 1640. Kiedy Bożena Dykiel chodziła do liceum. Niemiły, niemiły. Powiedziałem to, tylko pomyślałem. Ale dlaczego tam jest taki śmiech? Przebindowski, ty przeciwko mnie. Cześć w ogóle. Dobrze, cześć. Dobrze, porozmawiajmy. Nie, chodzi o to, że... Przecież ty lubisz z mężczyznami flirtować. Znalazłem wywiad. Ale poczekaj. Lubisz flirtować z mężczyznami, najbardziej pociąga cię intelekt. Krótkie słowo. Jestem. Wiem. Jaki on ma śmiech, słyszałeś? Trochę mam na wyrost tak śmiech, ale tak mnie rozbawiasz. No widzisz, to już jest naprawdę pewnego rodzaju stan apogeum. Nie, masz bardzo fajny, bo masz taki śmiech, taki... Takiej Baby Jagi trochę. No to nie jest taki... Ale po co to chcesz potwierdzić? Nie, masz fajny, sugestywny. Dziękuję. No. I o czym pytałem, że lubisz mężczyzn, lubisz flirtować... Nie, wróćmy jeszcze do tamtego na wspólnej. No. Bo wiesz tak. Jak jest. Mhm. To nie jest tak cały czas kolorowo, że się gra... Proszę bardzo, on gra cały czas. No, ale ćwiczyłeś wcześniej, nie? Nie. Tak, wszedł na boisko, nie, bo akurat było kolegę wolne. Pytam, nie mów. Ćwiczyłem. No i ćwiczyłem. Ćwiczyłem, więc jeden to... z najszybszych wywiadów ze sportowcem, jaki widziałem w życiu. Ćwiczyłeś troszeczkę, ćwiczyłem. No ćwiczył, no, zobacz, ćwiczył. No. Jest to tylko kobiety to potrafią zrobić coś takiego. Nie jest tak, że od razu dostajesz główną rolę, od razu to się pompuje, to się przychodzi, to się, wiesz, chodzi na castingi, to nie jest takie wszystko łatwe, tak jak tobie w życiu przyszło, że mnie jesteś tu, w życiu gdzie łatwo... jesteś.